Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Dzisiaj, jak słuchamy tego pierwszego czytania z księgi proroka Jeremiasza, to myślę, że potrafimy się bardzo dobrze w tym słowie odnaleźć, że nasze oczy wylewają łzy w dzień i w nocy, patrząc się na to wszystko, co się dzieje wokół nas, co się dzieje pośród nas, na te trudności, które przeżywamy w Kościele, na te ruchy różnego rodzaju, na różnego rodzaju bunty, rzeczy, których nie rozumiemy, ale także jak się patrzymy na świat. Jeszcze tak niedawno skończyła się II wojna światowa i dzisiaj jesteśmy w trakcie, jak papież powiedział, III wojny światowej, inaczej prowadzonej. I rzeczywiście patrzymy się na to wszystko, też na te klęski, na żywioły, które burzą nasz spokój, i wielu z nas jest zakłopotanych, wielu nie rozumie tego, co się dzieje, i rodzą się w nas różnego rodzaju, nie wiem, pretensje, sądy. Słowo dzisiaj mówi, że nawet prorok i kapłan, błądząc po kraju, nic nie rozumieją. I to jest szczególnie trudne, prawda? Bo my byśmy się spodziewali, że przynajmniej prorok i kapłan będą wiedzieli i dadzą nam jakąś odpowiedź, pozwolą nam zrozumieć i żyć w tych warunkach, bo przecież nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu i się przenieść 20 lat do przodu, jak to wszystko się skończy. My żyjemy dzisiaj w tych czasach. Możemy dzisiaj żyć w pokoju, mimo niepokoju, który jest na zewnątrz, mimo tych wszystkich rzeczy, które nas zatrważają. I oczywiście myślimy o tych, których Bóg wybiera, żeby byli kapłanami, prorokami. Myślimy o papieżu, o biskupach, o kapłanach. Myślimy o prorokach, o tych, których Pan Bóg stawia pośrodku tego ludu. Ale ja myślę sobie, że możemy również myśleć i o nas, dlatego że na chrzcie zostaliśmy namaszczeni, żebyśmy byli królami, prorokami i kapłanami. Że to słowo również odnosi się do nas. To znaczy, że my jako kapłani, to znaczy, gdzie kapłan jest ten, który buduje mosty, który zanosi ludzi Bogu, przedstawia problemy, troski, zmagania ludu Bogu. Prorok jest natomiast tym, który pokazuje, jak Bóg działa ludowi. To znaczy, kapłan jest tym, który kieruje się ku Bogu, a prorok jest tym, którego Bóg posyła, żeby wyjaśniał słowo ludowi. Jest ruch odwrotny. I teraz wobec tych różnych sytuacji, wobec może sądów, które się rodzą, bo to dzisiejsza Ewangelia nam pomaga. Nie? Chrystus
Niestety dzisiaj słyszymy drugą część Ewangelii, którą powinniśmy słyszeć wczoraj, ale wczoraj było święto, dlatego słuchaliśmy innej Ewangelii, ale wczoraj była pierwsza część tej Ewangelii, której dzisiaj słyszymy końcówkę, mianowicie tą przypowieść o chwaście, gdzie Chrystus mówi, że gospodarz posiał dobre ziarno na swoim polu, ale w nocy przyszedł nieprzyjaciel i posiał chwast pomiędzy te dobre zboże. I teraz następnego dnia słudzy patrzą na to, co się dzieje, kiedy to zboże zaczęło rosnąć, to widzą, że jest zboże i jest chwast. I kiedy się słucha komentarzy do tej Ewangelii, to mówi się, że ten chwast to jest życica. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. To jest taki chwast, który jest bardzo, kiedy rośnie, jest bardzo podobny do pszenicy. Prawie nie do rozróżnienia. Trzeba dobrze być dobrym rolnikiem, żeby rozróżnić jedno od drugiego. Dlatego wobec tej sytuacji, kiedy ci słudzy gospodarza mówią: pozwól, że pójdziemy i wyrwiemy ten chwast. To gospodarz mówi: nie, istnieje niebezpieczeństwo, że wyrwiecie także i to dobre zboże. Poczekajmy do żniwa. I to jest coś, czego uczniowie tej przypowieści nie rozumieją. Jakby się odpowiada troszkę tej słowu z pierwszego czytania, że nie rozumiemy tego, co się dzieje wokół nas. Nawet my, którzy powinniśmy rozumieć, pozostaliśmy namaszczeni i powinniśmy być tymi, którzy zanoszą troski ludu do Boga i powinniśmy rozumieć działanie Boga i pomagać ludziom zrozumieć działanie Boga w tym świecie. Nawet my tego nie rozumiemy. I myślę, że wystarczy popatrzeć się na to, jakie są nasze reakcje wobec tego zła. Że często mówimy: Panie Boże, widzisz i nie grzmisz. Że wielu z nas sądzi i chcielibyśmy sądzić i może spodziewalibyśmy się, żeby na przykład biskupi wydali jakiś sąd względem tego świata, skrytykowali. Może sami tak robimy, że krytykujemy. A Chrystus dzisiaj mówi: nie sądźcie, zostawcie, niech rośnie. Bądźcie tymi, którymi jesteście. Ja was posiałem jako dobre ziarno, więc bądźcie tym dobrym ziarnem. Rośnijcie jako zboże, jako pszenica. Zostawcie, niech chwast rośnie obok was. Co was obchodzi? Co was obchodzi to, co się dzieje na świecie? Święty Jan powiedział, że cały świat jest we władaniu złego. Dlaczego się więc dziwimy, że na świecie pojawia się zło? Pojawia się zło. Nas Bóg wybrał do tego, żebyśmy byli synami Królestwa. Żebyśmy żyli inaczej niż ten świat. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiedział: nie sądźcie tych, którzy są na świecie. Ich będzie sądził Bóg. Wy sądźcie raczej sami siebie i bądźcie tymi, kim jesteście. To dzisiaj mówi wobec tego wszystkiego, co się dzieje, wobec problemów, które są, trudności, które są. Dzisiaj Słowo nam mówi: nie sądźcie, pozwólcie rosnąć, ale bądźcie tymi, kim jesteście. Dzisiaj ta aklamacja przed Ewangelią mówiła: ziarnem jest Słowo Boże, siewcą jest Chrystus. Chrystus jest tym ziarnem, które wpadło w ziemię, obumarło i wyrosło. I dzisiaj będziemy otrzymywać życie naszego Pana na tej Eucharystii. To jest moje ciało, bierz i jedz, moja krew wylana, bierz i pij. I potem powie: to czyni na moją pamiątkę. Dzisiaj to ziarno zostanie zasiane w nas, żebyśmy my mogli być naprawdę tą pszenicą, która jest pośrodku chwastów, pośrodku tych wszystkich wydarzeń, tych trudności. I żebyśmy nie byli jak kapłan i prorok, którzy błąkają się po kraju, nie rozumiejąc, ale żebyśmy byli tymi, którzy patrząc się na zło, wołali do Boga. Wołali, wstawiali się za ten świat. Nie sądzili go. Żebyśmy byli miłosierni, tak jak Bóg jest miłosierny. Dzisiaj
Jeremiasz mówił: czy to niebo zsyła krople deszczu, czy raczej nie Ty zsyłasz krople deszczu? Pamiętacie Chrystusa, który mówił, że Bóg sprawia, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Niebo ogłasza to, kim jest Bóg. Wobec tego zanośmy do Boga, a z drugiej strony bądźmy prorokami pośrodku tego pokolenia. To znaczy, żyjmy w inny sposób niż to pokolenie. Bez sądów, bez złości, bez buntowania się, bez strajkowania. Bądźmy jak Chrystus, o którym Izajasz powiedział, że jest tym, który nie podnosi głosu, który nie łamie trzciny nadłamanej, nie gasi tlejącego się płomyka. Bądźmy tym dobrym ziarnem, bądźmy tym życiem, które się daje, które przebacza, które jest łagodne, cierpliwe. Takie słowo dzisiaj otrzymujemy. Kapłan i prorok.